Hej! 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 To Kulturki Kulturki! Czyli... Ola, Maja i Mama! Kulturki Kulturki! Do widzenia! Maja kolejny raz mówi do widzenia! Jak w poprzednim odcinku uciekła w jego trakcie, to w tym odcinku ucieka na początku. I... Zostawię Olę samą. Mimo, że książkę, akurat tą książkę słuchały, audiobooka. Nie i tylko słuchały, ja. No właśnie, razem. Ja, Maja, mama i tata. Słuchaliśmy jej w aucie, przyznamy się. Słuchaliśmy jej w aucie i wszystkim się podobała. Tata się nawet parę razy zaśmiał. Ha. No właśnie, tata się nawet parę razy zaśmiał. To dobry znak. To jesteśmy już bardzo ciekawi, co to za książka. Małe Licho i Bazyl. Małe Licho i Bazyl, a nie Bazyl i Małe Licho? Mi się wydaje, że Małe Licho i Bazyl, ale możesz sprawdzić. A, pamiętasz, kto jest autorem? Ten sam, co napisał resztę części Małego Licha. Nie ten sam, tylko ta... Sama. Czyli? No to jest taka osobna historia od tych takich tych... Tak, i tytuł właściwy tej książki to jest jednak Bazyl i nawet nie Małe Licho, tylko Licho. Bazyl i Licho, czyli już znani nam bohaterowie. A autorem książki jest oczywiście Marta Kisiel. Kisiel, dokładnie tak. Tak, co pamiętacie, co się śmialiśmy, że bardziej lubimy Budyń, ale, ale jednak Marta Kisiel. I Bazyl i Licho. Już na pewno pamiętacie tych bohaterów, bo omawialiśmy. Bazyl to był czort, a Licho to był aniołek. Tak, czort. Co to jest czort? To jest taki jakby diabeł. Taki jakby? Diabełek. Tak, taki diabełek. Co czorty zawsze jakby ludzi prowadziły nie tą ścieżką. Robiły sobie żarty, tak. I psoty, i psikusy ludziom. Tak. Żeby trochę ich wyprowadzić na manowce. Tak, ale ten czort jest śmieszny i fajny. I co, jak Ola powiesz, co to za książka w ogóle? To taka z takimi krótkimi historyjkami o Bazylu i o Lichu. Mhm, ale osobno, na przykład Bazyl i coś tam, a potem jest na przykład Licho i Święta. Tak, tak. Czyli są krótkie opowiastki, których bohaterami jest albo Bazyl, albo Licho. Tak. Raczej nie są razem bohaterami danego opowiadania. No to opowiedz nam o tych swoich ulubionych, które ci się najbardziej podobały opowiadania. Mi się o Bazylu podobało o krówkach, o liczeniu. I on liczył, ale bo ten Bazyl to była koza. I on jakby liczył sobie, idąc przez las i jedząc krówki. I on jakby, ten Bazyl nie umiał jakby powiedzieć słowa... nie umiał powiedzieć słowa 60. 60 i 66. Mhm. Tak. I on sobie wymyślił, że będzie mówił 50-10, 50... 11, tak. 50-11, 50-12, 50-13, 50-14, 50-16. Gorzej, jakby doszedł do 50-59. Prawda? No. Bo już znowu miałby 60. Tak. To już byłoby bardziej skomplikowane. To było też trochę o takim tam o sprzątaniu była ta opowiastka, tak. Tak, o śmieciach, prawda? Tak, o śmieciach. Żeby nie śmiecić. Czyli one były też takimi morałami, te opowiastki, prawda? No. Z takim dobrą radą na koniec. Tak, a z Licho mi się podobało o Wielkanocy, dlatego że to było takie bardzo zabawne, że był taki królik, co on myślał, że to jest królik wielkanocny, a to był taki diabełek, co jakby co taki jak króliczek i jakby zając. I on jakby miał robić tak, żeby zgubiać ludzi, żeby weszli do tej, nie ludzi, tylko zwierzęta, żeby weszły do tej kałuży. I to było takie zabawne, bo oni tam... On powiedział, oni zaczęli ze sobą rozmawiać i on takie, ja się postaram skusić. I Licho, no proszę bardzo. I on, cip, cip. ale ja nie jestem kaczuszką. I takie, a potem,
A potem licho, potem licho weszło posłusznie do tej kałuży. No. Chciało pomóc, a potem wzięło, wzięło tego, tego zająca, wytarło go, umyło, nakarmiło i sobie i robili razem jajka wielkanocne, takie te z brokatu, różnych takich tych. Dekoracje robili różne? Tak. Bardzo ciekawe. Jakieś jeszcze mieli fajne przygody? No wiele tam było, tam chyba było takich przygód, nie wiem, 8 chyba było, no. Tak, chyba 8 było. A kakałko pili? Tak, licho piło kakałko. No, bez kakałka to nie może być... Tak. Nie można funkcjonować. Ja nie lubię kakao. No ja wiem, ale ja lubię. I licho też lubił. Wow. Tak. Kakałko. I co jeszcze lubiło? A taki Bazyl co na przykład bardzo lubił? Bazyl lubił krówki. Kiereczki. Tak, lubił krówki to jeść. To tak jak ty. Tak, ja też lubię krówki bardzo jeść. No, ale jak tak sobie popatrzę, jak miała ciebie i Maję porównać, bo Maja lubi kakałko, a Ola lubi krówki. Czyli Maja mogłaby być lichem, a Ola Bazylem. Ale charakterami to mi trochę nie pasuje. To raczej nie. Raczej nie, prawda? Mhm. No. Ale Ola lubi krówki, to chyba jej ulubione cukierki. Tak. Tak się składa. Były jeszcze jakieś ciekawe postaci w tych historyjkach? No, był taki... był taki jeszcze... taki jakby kogut. Też taki... taki magiczny trochę zwierzak. Taki zwierzak. Jaki miał moc magiczną? On potrafił jakby... na przykład jest jeden pomidorek na krzaku i on robił dwa pomidorki, trzy pomidorki... dwa pomidorki, cztery pomidorki... 8 pomidorków, rozmnażał je na 2. Ten kogut. A, no to taką miał fajną moc. Tak, i był jeszcze taki... Ale tylko pomidorki, czy inne rzeczy też? Na przykład krówki. No, nie, to takie, co rosły na krzaczkach. A, na krzaczkach. A ty lubisz pomidorki. Tak. I ogórki, i dynie tam było, że licho całe dnie nie wiedziało, o co chodzi, bo codziennie zbierało wszystko z tych krzaczków i na danego dnia przychodziło, było jeszcze więcej. Na krzeczkach i takie, co, wczoraj wszystko zebrałem i znowu? I potem razem z tym kogutem robili przetwory i drzemy z tych wszystkich rzeczy. No. O, to dobre drzemy musiały być, przetwory. No, mnóstwo tego robili. My znowu nie zrobiliśmy żadnych przetworów, ale babcia nas na szczęście wspomogła w tym roku i pomogła nam z drzemami i z truskawek. Ale może by było jakieś jeszcze warto zrobić dżemiki? Bo lubimy takie dżemiki własnej roboty. I w każdym roku w zasadzie robiliśmy z innych owoców. Albo z porzeczek, albo z czegoś robiliśmy, z wiśni. Truskawek. Z truskawek, z agrestu. No ale w tym roku byliśmy na wakacjach i trochę nam przepadł sezon truskawkowy. I nie mieliśmy truskawek i czasu, żeby zrobić ten dżem. Ale może jeszcze nam się uda z czegoś zrobić, bo jeszcze śliwki będą, ale ze śliwek to my tak do końca nie... Przynajmniej dziewczyny nie do końca lubią te śliwkowe powidła i śliwkowe dżemiki. Ale my bardzo lubimy, prawda? No. Komu, Ola, byś poleciła tę książkę? Takie, myślę, że... dzieci tak, od, nie wiem, 5-6 tak lat, do nawet dla takich starszych dzieci, 10, tak 12 lat, bo to jest taka fajna książka, można się pośmiać, w samochodzie posłuchać, dorośli też ciekawa, prawda mama? Tak, tak. Właśnie, a fajne jest to, że to są takie krótkie historyjki, które są zamknięte. Są śmieszne. Tak, i które można po prostu sobie pojedynczo słuchać, tak? No. Nawet jak się wsiądzie do samochodu na parę minut. Przecież my zasadniczo, jak wiecie, nie jesteśmy samochodowi. Nie jeździmy zbyt dużo. Jeździmy na wakacje, jeździmy na wycieczki. Po mieście nie jeździmy w ogóle autem, bo wszędzie poruszamy się na rowerach i Wam też to polecamy. Bo jakby to jest takie dobre, ekologiczne podejście. Ale teraz tak? Mamy pandziocha. Tak, gdzie się da, to jeździmy na rowerach, ale jak już wiadomo, gdzieś na przykład do babci,
czy na, w góry na wycieczkę, czy inną wycieczkę, czy na wakacje dłuższe gdzieś tam do innego kraju, no to wiadomo, że jedziemy samochodem. No i wtedy jest taka okazja, żeby sobie posłuchać książek. Jest okazja, żeby sobie pojeździć nowym pandziożkiem. I wybieramy sobie nowym pandziożkiem, bo nasz samochód jest biały, czarny i zaczęliśmy go nazywać Panda. Bo wygląda trochę jak panda, a w zasadzie trochę jak Kung Fu Panda. Bo taki trochę groźny jest. Tak powiedział wujek. No. Że jest trochę groźny. A Ola, wyobraźcie sobie, dalej chodzi w tych klipsach z pandami cały czas. Pędzioszki. I bardzo słodkie są te klipsy. Tak, książka fajna na wakacje, fajna do auta. W takich krótkich odcinkach można sobie słuchać, tak jak naszego podcastu zasadniczo. Chociaż nawet nasz podcast ma czasami dłuższe odcinki niż chyba te rozdziały tej książki. My w zasadzie wysłuchaliśmy tej książki chyba jadąc na jedną wycieczkę, prawda? Do Nadgardą, jak byliśmy, to jadąc do na jedną wycieczkę, chyba z godzinkę, to wysłuchaliśmy całej tej książki. Albo może jeszcze jak wracaliśmy, to drugi jeszcze trochę słuchaliśmy. To w każdym razie nie jest to długa książka. No i fajnie się słucha i myślę, że dorosłych też czasem rozśmieszy. Tak, szczególnie, że to jest takie, jest trochę nawiązań też do takiej mitologii słowiańskiej, można powiedzieć. Takie są różne ciekawe nawiązania, właśnie te stwory, troszkę magii jest w tym wszystkim, ale też właśnie zawsze jest morał i można z tego, z każdego z tych opowiadań jakąś lekcję, mądrość wyciągnąć. Także... Co? Ja tego nie zauważyłam. Pa! No, Ola, to wiecie, wyciąga rozrywkową część z takich opowiadań, a te mądrości to już zostawia dla innych. Niech inni się uczą, ja się pośmieję. Pa! Prawda? No tak, chyba czas zakończyć ten odcinek. Takie trochę krótsze odcinki wakacyjne są, bo dziewczynom zawsze się gdzieś śpieszy, bo one zawsze mają coś do zrobienia i coś do zabawy. Ale liczę na to, że będąc u babci, naczytają się książek, nasłuchają się książek i jak wrócą lub my po nie przyjedziemy, to będzie wielkie nagrywanko. Prawda? No. Super. No a teraz już właśnie chyba czas. Pa. Pa. Nda. Nda. Panda. 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 Pa panda. Zatem mówimy Wam do usłyszenia następnym razem. Pa. Pa.